Huhucha, nasza zima zła. To słowa znanej piosenki dla dzieci i choć od momentu jej powstania sytuacja pogodowa mocno się zmieniła, wciąż musimy ogrzewać nasze domostwa, a Straż Miejska ma dodatkowe zajęcie. Od początku września do końca grudnia 2019 roku 191 kontroli zostało przez strażników przeprowadzonych i 41 mandatów zostało nałożonych na sprawców tego wykroczenia polegającego właśnie na spalaniu odpadów. W całym 2019 roku było ponad 400 tego typu interwencji zakończonych w 80 przypadkach mandatem karnym. Wysokość kary może sięgać 500 zł, a to nie wszystko. Strażnicy są do takich kontroli upoważnieni, mają prawo to palenisko domowe skontrolować. Pozwala im na to prawo ochrony środowiska. Natomiast jeżeli ktoś tej kontroli właśnie z zakresu ochrony środowiska uniemożliwia, udaremnia, no to popełnia już przestępstwo. Otóż nie będzie wykroczenia przestępstwa, więc no te konsekwencje mogą być dużo surowsze. Niskie temperatury są szczególnie groźne dla osób pozbawionych dachu nad głową. I choć w tym sezonie grzewczym nie było jeszcze ofiar śmiertelnych spowodowanych wyziębieniem organizmu, niektóre sytuacje mogą zmrozić krew w żyłach. Dostaliśmy zgłoszenie od mieszkańców, że na ogrodach działkowych przebywa osoba bezdomna. Te osoby zgłaszające kontaktowały się wcześniej z tą osobą bezdomną, ale ten kontakt się urwał. Więc strażnicy przeczesali ogrody działkowe, znaleźli mężczyznę, który wymagał pilnej pomocy medycznej, gdyż no jego stan zdrowia był fatalny. W zeszłym roku Straż Miejska ponad 1000 razy dokonywała interwencji polegających na przewiezieniu bezdomnych do Izby Wytrzeźwień, a zakres prowadzonych działań jest często znacznie szerszy. Wspólnie z Caritasem już od kilku lat w sezonach zimowych 2, nawet 3 razy w tygodniu dokonujemy takich objazdów miejsc przebywania osób bezdomnych, gdzie właśnie wolontariusze proponują tym osobom właśnie chociażby ciepły posiłek, koce, artykuły pierwszej potrzeby. I na przykład w poprzednim sezonie zimowym przeszło 70 wspólnych takich objazdów udało się wykonać. Poza tym bardzo często dokonujemy kontroli tych miejsc wspólnie z pracownikami MOPS-u. Przed nami kolejny miesiąc zimowy i choć w ciągu ostatnich kilku lat powiedzenie idzie luty, podkuj buty mocno się zdezaktualizowało, zima, jak pokazuje nasz krótki reportaż, to wciąż poważne wyzwanie dla wielu osób. Zajęcia kuglarskie zawsze w magiczny sposób przyciągają uczestników. Warto się wkręcić. Po takim roku, dosłownie takim dobrym roku ćwiczeń, pozwalam uczestnikom moich zajęć zakręcić na ogniach podczas pokazów ogniowych i wtedy się pokazuje ta właśnie magia podczas wieczorów, gdzie jest ogień, prawdziwy ogień i mogą sobie z nim zakręcić. A wszyscy, cała publiczność jest pod ogromnym wrażeniem całej tej sztuki, którą możemy zaprezentować podczas występów na Dniach Działdowa czy na różnego typu festiwalach. Ferie, jak widać, to nie tylko okres odpoczynku, a wręcz ciężkiej pracy. Miejski Dom Kultury w Działdowie nie pozwala leniu chować. Zwolnienie z zajęć lekcyjnych nie zwalnia od aktywności. Ferie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat na zajęcia artystyczne, między innymi teatralne, wokalne, plastyczne, taneczne, kuglarskie i wiele, wiele innych jeszcze zajęć. Dzieci przez 2 godzinki mogą popróbować swoich takich aktywności. Warmińsko-Mazurskie ma jeszcze tydzień wolnego. Dzwonek szkolny uczniowie usłyszą 3 lutego. Do tego czasu jeszcze można się dużo nauczyć podczas zajęć w MDK, które są bezpłatne. Białe święta pozostały tylko niespełnionym marzeniem. Dużo wskazuje na to, że podobnie będzie w przypadku tegorocznej zimy, która do tej pory znacznej części kraju nie zaszczyciła śnieżnym puchem. A szkoda, bo wielu z nas nie miałoby nic przeciwko małym zimowym szaleństwom. Dzieci ferie mają, by se pozjeżdżały na saneczkach. Turlałabym się z nimi po tych takich pagórkach zaśnieżonych. I na sankach oczywiście jeździła, bo na łyżwach to nie. Lepić bałwana i się rzucać śnieżkami. Pewnie bym pojechał gdzieś na narty. Ferie się zaczęły, więc no jakieś wycieczki planowaliśmy na górę pojechać, niedaleko Olsztyna, tak, do Rusi, tam pozjeżdżać trochę chociaż. Na śniegu pobawić się, bałwana chociaż ulepić, tak jak jeszcze 2 lata temu można było. Dla rozgoryczonych brakiem śniegu mamy naukowe wyjaśnienie. Otóż jest to wynik przedostania się do naszej strefy klimatycznej ciepłych mas powietrza, które nie stwarzają odpowiednich warunków do pojawienia się tego typu opadów. W obszarze europejskim przesunął się ten obszar oddziaływania klimatu morskiego ze strefy Atlantyku, powodując, że od przynajmniej 6 lat mamy do czynienia z łagodnymi, stosunkowo
małośnieżnymi zimami. Czy taki stan rzeczy jest globalnym problemem? Zdaniem profesora Zbigniewa Szwajkowskiego warunki wystąpienia zimy nie zniknęły. Zasoby powietrza, które są w stanie zrealizować scenariusz śnieżnej zimy, istnieją i w innych zakątkach świata trafiły na podatny grunt. Dzisiaj z warunkami zimy mroźnej, wiecznej i śnieżnej borykają się mieszkańcy właściwie wschodniej, północno-wschodniej części Stanów, południowej części Kanady, północnej Kanady, tam już zawsze zimno było i jest. Także na Syberii zima funkcjonuje tak, jak funkcjonowała. Brak opadów śniegu niesie dla środowiska wiele konsekwencji. Skutki mogą odczuć także różne gałęzie gospodarki, w tym rolnictwo. W tej chwili istnieje duża obawa o dalsze losy wegetujących roślin. Wodę wiosenną zapewniają nam opady zimowe. Tymczasem tutaj opady są stosunkowo niewielkie, ale też nie ma pokrywy śnieżnej, która zwykle zabezpieczała te opady i stwarzała sytuację dobrego startu. W tej chwili start roślin wiosną, może on będzie przyspieszony, jak tak dalej pójdzie. Dla stęsknionych prawdziwej śnieżnej zimy pozostaje wyjechać na południe Polski, gdzie w białym puchu można tonąć po kolana. Fabryka zimowych pomysłów. Nazwa w 100% adekwatna do oferty. Ferie, placówki dosłownie prześcigają się ze swoimi planami wobec uczestników zimowisk. Lepienia bałwana niestety nie ma, ale są inne atrakcje. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zaprasza na gry planszowe, zimowe kino, warsztaty z programowania, graficzne czy na przykład muzyczne. Coś się znajdzie. Zajęcia cieszyły się bardzo dużą popularnością. Zaledwie w ciągu 24 godzin wszystkie miejsca zostały zajęte, zarezerwowane. Końcówka ferii w Działdowskiej Bibliotece oznacza spotkanie z teatrem. Na zakończenie ferii zaprosiliśmy Teatr Maska, który przedstawi nam sztukę W leśnym sądzie nie jeden bohater dziś zasiądzie, na którą zapraszamy wszystkich naszych czytelników, tych najmłodszych. To jest działanie otwarte, więc każdy może przyjść. Zapraszamy godzina 10.30 w piątek 31 stycznia. Najmłodsi oceniają pumę tekferii. Złych stopni nie należy się spodziewać. Panie z biblioteki zaliczyły pierwszy tydzień wzorowo. Świetnie bawię się w bibliotece i chcę pozdrowić moją mamę. Dzisiaj robiliśmy domek, bałwanka i choinkę. Tańczyliśmy, graliśmy w Janusza i jeszcze graliśmy jeden z 20. Mam na imię Ola i bym chciała pozdrowić swoich rodziców. I tym rodzinnym akcentem dzieci podsumowują czas spędzony w bibliotece, licząc, że drugi tydzień będzie równie fajny. Poszerzają wiedzę, wzbogacają słownictwo i pobudzają wyobraźnię. Czytając, nasz mózg wyciska siódme poty nie mniej niż ciało podczas treningu na siłowni. Co więcej, naukowcy twierdzą, że dzięki takim umysłowym ćwiczeniom obniżamy prawdopodobieństwo zachorowania na Alzheimera. Dzięki temu możemy jakoś sobie wyrobić własny światopogląd, własny ogląd świata i być krytycznym wobec tego, co widzimy. Rozwija światopogląd, spojrzenia, mam możliwość kontaktu z koleżankami. Podzielimy się właśnie. Poleciła mi tą książkę koleżanka. I w związku z tym zaczęłam tak sukcesywnie tutaj chodzić. Spotykamy się, potem przegadujemy te tematy, albo idziemy na jakiś film na podstawie książki, który jest nakręcony. Mimo wielu pozytywnych aspektów, raport Biblioteki Narodowej dotyczący stanu czytelnictwa na 2018 rok wskazuje, że przynajmniej jedną książkę rocznie przeczytało 37% respondentów, natomiast więcej niż 7 przeczytało 9% ankietowanych. Prawie identyczne wyniki pojawiają się na przestrzeni ostatnich 4 lat. Stagnację da się zauważyć również w statystykach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Uważam, że ta tendencja jest stała, nie uważam jakichś drastycznych spadków czy wzrostów. Jest to tendencja taka utrzymująca się na tym samym poziomie. Kryminały, literatura obyczajowa i romanse to zdecydowani zwycięzcy bibliotecznego rankingu. Młodsi czytelnicy chętnie sięgają także po fantastykę i komiksy. A kto jest większym pasjonatem książek, panie czy panowie? Zdecydowanie panie. Ale panów, na panów też nie narzekamy, pojawia się ich coraz więcej, ale myślę, że jeżeli patrząc na cyfry, to panie dominują.
Czytanie może stać się pasją każdego, bez względu na płeć czy wiek. W przypadku najmłodszych zaczarowany świat książki otwierają rodzice. Pamiętasz jakąś ostatnią książkę, albo opowiadanie, albo bajkę, którą czytali tobie rodzice? O czym ona była? O Czerwonym Kapturku. Elze. O czym jest ta książka? Pro Olafa, pro Elzę, pro Annę i pro Krzysztofa i Svena. Kicia kocia. Kicia kocia. A o czym to jest książeczka? Jaka tam jest historia? O przyjęciu warzywnym, owocowym. Kosmopieski czytałam. O dinozaurach. Okej. I czego się ciekawego o tych dinozaurach dowiedziałeś? Bardzo dużo ich jest. One były żywe, ale teraz już nie żyją. Kiedy dzieci mają naukę czytania jeszcze przed sobą, a dorośli z różnych powodów nie mogą sięgnąć po tradycyjną książkę, idealnym rozwiązaniem wydaje się audiobook. Ta forma lektury spotyka się z coraz większą popularnością, a w bibliotecznych statystykach liczba wypożyczeń elektronicznych książek jest prawie taka sama jak w przypadku tych drukowanych. Są osoby, które nawet wypożyczają dwutorowo. Biorą i książkę, i audiobook, ten sam tytuł, i kontynuują czytanie książkę w domu, audiobook w samochodzie. Jest sporo osób, które preferują audiobooki ze względu na pracę bądź zdrowie. Możemy czytać zadrukowane kartki, przesuwać kolejne strony w czytniku Kindle lub wsłuchiwać się w opowieści przekazywane przez rodziców lub lektora. Jest więc wiele możliwości, by książka stała się najlepszym przyjacielem człowieka.